Witam wszystkich bardzo serdecznie. Julia Przeździnk, TV Reklama. Znajdujemy się na Grondzie. Już jutro jest gala Grondy. Dzisiaj było ważenie oraz losowanie. Jest ze mną Góral, witaj. Witam. Jak twoje wrażenia po dzisiejszym dniu? Znaczy, że tak powiem, już na mnie to żadnego wrażenia nie robi, bo jestem już tutaj czwarty raz, więc jakby nie było, to już chleb powszedni dla mnie. Kompletnie zero emocji, zero stresu, że zero niczego? Nie ma stresu, nie ma. No, może jutro się pojawi chwilę przed pojedynkiem, a tak to na pewno nie ma żadnego stresu. Okej, okay, a jakie masz nastawienie do swojego rywala? No przede wszystkim z szacunkiem, tak jak każdy z chłopaków tutaj należy na szacunek, no to wiadomo. I, no co, no oczekuję po prostu dobrej walki. Bo jednak to będzie pierwsze starcie Małpy w Grondzie i nie do końca chyba wiesz, czego się możesz po nim spodziewać. On już ma tam 4 albo 5 walk bodajże za sobą takich sportowych, no ale stricte w Grondzie nie ma. No nie ma. No wiadomo, no każdy tutaj przychodzi z świadomością, żeby wygrać, tak? Każdy jest z nas tutaj fighterem i będzie się po prostu realizować do spełnienia tego, tak? A czy ty oglądałeś jego wcześniejsze walki? Ja już gdzieś spoglądałem na jego profil na Instagramie. Widać, że zafascynowany sportami walki i w ogóle militariami, więc na pewno będzie dobra bitka i trzeba szykować grzmoty. Myślisz, że może ciebie czymś zaskoczyć, może być lepszy, czy jednak jesteś już tak pewny przez to, że jesteś tu któryś raz z rzędu, że nie ma opcji? Nie, to są gołe pięści, tutaj nie można być za bardzo pewnym siebie, bo można tak naprawdę zakończyć walkę jednym ciosem. Ja mogę popełnić błąd, rywal może popełnić błąd, mówię, wszystko zweryfikuje ring. Powiedz mi jeszcze propos walki Maximusa i Balboa. Czy ty jesteś za kimś konkretnie, czy nie? Tutaj zawsze oddaję głos swojej myśli i gdzieś pozostawiam myśl sobie, gdzieś tutaj. Ja jestem po prostu za dobrą walką, żeby chłopacy zachowali jak najwięcej zdrowia i żeby na sportowo to po prostu szybko, fajnie wyglądało. Okay, czyli nie jesteś za nikim tak konkretnie? Nie jestem stronniczy, mówię, szanuję tutaj wszystkich chłopaków, więc nie mnie to ocenia. Zweryfikuję to wszystko ring. A czy ty masz ułożony jakiś game plan, czy totalny spontan co do jutrzejszej walki? Kwestia, wszystko wyjdzie w praniu tak naprawdę. No, gdzieś mamy jakieś założenia, a czy będą zrealizowane, też był krótki okres czasu na przygotowanie się, ale mówię, zdecydowałem się, więc jestem i będę robić wszystko, żeby wygrać. Czyli ile miałeś czasu na przygotowanie? A, lepiej nie mówić. No powiedz! Nie, no generalnie z powodu, że miałem wyjechać za granicę, ale zdecydowałem się tutaj walczyć, miałem pojechać do pracy, później miałem gdzieś lekkie zawirowania kontuzyjne, no i tak w pełni, żeby zdrowia wyjść, no to 2 dni gdzieś musiałem się, 2 dni przygotować na walkę. Ty niezły jesteś na spontanie. A na co... Można powiedzieć, że z marszu. No właśnie. A na co dzień, czym się zajmujesz? Na co dzień, kurczę, no rodzina, dzieci, po prostu to. No i mówię, treningi przede wszystkim. No wiadomo, wyjeżdżam też za granicę do pracy. Czyli jesteś tak ciągle jednak w treningu, nie opuszczasz? Staram się być cały czas w treningu na tyle, ile pozwala mi zdrowie i czas, więc cały czas gdzieś naprawdę staram się być aktywny. Okej, okay, a nie myślałeś o tym, żeby na przykład walczyć w MMA? Też jest zamysł gdzieś, że tak powiem, mają chęci mnie widzieć gdzieś na galach, gdzieś też inne federacje się odzywają, więc mam sporo propozycji, jeśli chodzi o walki. Jedna spłynęła z Anglii i, że tak powiem, walka o pas do 85 kilo, opas mistrza Europy, więc bardzo ciekawa propozycja, ale tutaj jeszcze będziemy musieli rozmawiać z włodarzami Grondy. To może powinieneś, słuchaj, swoje wyjazdy za granicę zmienić właśnie na taką, słuchaj, pracę w sportach walki. No generalnie no, zmierzam do tego celu, zobaczymy jak wszystko wyjdzie, więc czekamy. A myślisz, że takie życie właśnie wśród celebrytów, bycie celebrytą, to jest dla ciebie, czy jeszcze nie jesteś tego pewien? Nie, akurat szczerze jest dobrze jak jest, no, wiadomo, że już rozpoznawalność gdzieś na ulicy także jest. Jeszcze mnie to po prostu zaskakuje, że gdzieś jesteśmy już bardziej rozpoznawalni na tej ulicy jednak. A propos walk, wolisz jak jest publiczność, czy jak jest jednak gala bez publiczności? Na pewno publiczność daje nam więcej pary, tak, bo robimy to dla kibiców i tak dalej. Doping na pewno wzmaga i nic, tylko lepiej, tak?
Dziękuję Tobie bardzo za rozmowę. Trzymam kciuki, jutro. Na razie. Dziękuję.